A więc witam ponownie w Wolfensteinie. Siódmy odcinek, w którym prawdopodobnie poznamy parę tajemnic odnośnie głównego bohatera Williama Blaskowicza, ponieważ właśnie jesteśmy w jego posiadłości, do której wrócił. No i tak, nie wiem, czy w ogóle to było przedstawione w poprzednich wersjach, nie mam pojęcia. Nie grałem w poprzednie wersje, więc nie wiem, czy ten dom kiedykolwiek był tutaj widziany w tej serii. Ale jeśli nie był widziany, to jest to bardzo ciekawe. Zobaczmy. Wspomnienia. To nie będzie taki bardziej powolny odcinek. A, tutaj zakupuję tego swojego psa. No nieprzyjemnie. No, początek miał dosyć słaby. Teraz pytanie, czy to się skończyło lepiej niż się zaczęło. Niech na to sobie sam odpowie. Główny bohater, albo wy, nie wiem. Bessie, to imię jego psa, rozumiem, tak? Chyba tak. Dobra, więc to jest jedna tajemnica. Zobaczmy tutaj do tej szopy. Chyba można to nazwać szopą. Co teraz? Co się tutaj stało? Utopi się mysz! No nie! I umarł! Albo i nie. Sztuczne oddychanie zrób. Teraz będzie nam jadł z ręki, tak? Uratowałem mu życie! Tak jest! Ale bohater! Ale bohater! Dobrze. Fajnie. A więc miał 10 lat wtedy. Teraz jest 61, z tego co wiem. Quick maths, jak to się robi, jak się dodaje. To on jest taki stary, 58 lat ma? I on... What? To nie ma sensu! Nie, to nie jest 68, 61 może. To wtedy bym miał 51 lat. I on teraz dopiero będzie ojcem, tak? Bo tam ma żonę właśnie w ciąży. Czy moje quick maths nie działa? O nie, jakie romantyczne sceny. What? What? Co teraz? To tylko wspomnienia. Hech. Billy? Billy? Kto to jest Billy? Czy to jest ta murzynka? Młoda? O nią chodzi? Może o nią? Oj, wchodzimy do domu. Tutaj będzie najciekawiej. What the hell is wrong with you? You let them
take your property, they're gonna walk all over you till there's nothing left. Now, I gave you that pocket knife. It was in your care. It's your responsibility. I will speak to their parents. You will do no such thing, Sophia. Oh, you gonna let your mommy fight your battles for you, are you, boy? Now, you go on out there and take back what's yours, and you are not setting foot in this house again until you do. To dopiero ojciec surowy. Takie wychowanie, wyobraźcie sobie. Wspomnienia. Wyobraźcie sobie tak wejść do własnego domu po 40 latach. Na przykład 40 latach, nie wiadomo, po bardzo długim czasie wszystko takie jest zrujnowane. To dopiero muszą być przeżycia. Tutaj jakieś notatki, to wszystko możecie sobie poczytać, jeśli was to interesuje. Ja tutaj chcę to wygrać po prostu szybko. A i tak wygląda to pięknie, więc się tak porozkoszuje. Bardzo dobra grafika, fajnie to wygląda. Tylne wyjście nie działa, póki co. Może później zadziała nagle. O, wow. Jakieś zabawki? Co to jest? Son, I have tried reasoning with you. I've tried smacking sense into you till the cows come home, and nothing is working. Every night you wake me up with these noises. No matter how many times I try to tell you, there are jakieś koszmary mam, what? Główny bohater. At night I see him. Clear as daylight. They come to kill Mama. All right. Here's what we're going to do. You take this. Wow. You and I are going down into the basement. And any monsters that show up, we shoot them dead. Right between their eyes. Sometimes the best way to fix a problem is to face it head on. You with me? Yes, Daddy. Sophia, you in on this? You see him? No, Daddy. The monsters are gone. Well, I reckon if you do no wrong, ain't no monster gonna come after you, son. You think we scared him off for good this time? To akurat dobre podejście. Hech, dobre. Czy mogę zatrzymać pistolet, karabin, nie karabin, strzelbę? To akurat mi się podobało. Łóżko totalnie zniszczone. Coś tu jeszcze mamy? Jakieś karty. Marty Lean. Nie znam kolesia, jakiś nerd starej daty. Tak mi wygląda. Co my tu jeszcze mamy? Zakrwawione coś. I tutaj będzie coś ciekawego. To chyba pokój rodziców? Mamy jakąś szkatułkę. Z pierścieniem? Co to jest? O co tutaj biega? Ale to zostało. To coś. What? To jest nasz ojciec? What? A Forney Lake now. I heard on the radio you've been sighted up near Roswell. I figured you might show up here. Heh. I'm in this house with bad memories. So why'd you come? Need a place to hide? You need money? Well, you're barking up the wrong tree, son. Far too late to come begging now. Ain't nothing you can offer to make up for what you've done to us. I think of my father, I see.
fuck you and a fist flying in my face. When'd you ever do right by me? Disobedient, ungrateful, sense like a flat tire, and a mouth like a sewer. Oh, I saw where you was headed. I've been down that hole myself. Czekaj, czy będziemy z nim walczyli? Jeśli będziemy z nim walczyli, on nie ma szans z nami. What more do you want from me? I wanted you to treat me like I mattered. Like I wasn't some piece of dog shit got stuck on your shoe. I did my damnedest with you. The truth is, you were broke beyond fixing. What are you, some sort of super killer terror bomber now? No chyba tak. You're on the wrong side, buddy. All them years, I was banging my head into the wall, coming to see that everyone was against me. And when the Nazis took over, things got a lot better. You play by their rules, you can do very well for yourself. Takie podejście. Anyone around these parts, Blaskowitz is a name of renown and respect. Everything you touch turns to shit, and I do not need your stink on my name. Wanted murderer. Run off to the army as soon as you come of age. Broke your mother's heart. Oj, to się nieprzyjemnie zakończy. On z nią zabił pewnie. What happened is we had a big goddamn war, and now we got a new government with new rules. They took her. Gone. And what's that queer outfit you're wearing? What do you mean they took her? They rounded up all the Jews and the coloreds and the queers. This is a white man's world now. White man's got to keep it Christian. You sold her out. So what? Wife made a living bemoaning me. Ten kolej zaraz zginie po prostu. I to tragiczną śmiercią. Ale teraz już tak nie jest. Bijemy się! Tak jest! Jak zniszczony! Jezu! To dopiero była walka, tak? Hitlera! Do Hitlera zadzwonił. Jej! Wow, okej! Co to jest? Co się tutaj dzieje? What? Okej. Wow! Dobra, to już nie mam pojęcia. O rany, o dziękuję. Gdzie ja jestem w ogóle? A, ja latam teraz, okej. Jezu, czemu nie mogę tutaj? Jeszcze z jakiejś głupiej broni by je. Ta broń jest tak słaba, ona bije z jakimś opóźnieniem, a to nie jest hitscan. A to jest głupie. Dobra, zobaczmy tutaj. Co teraz? Jakie to jest straszne, co ja mam zrobić? Um,
No jestem zgubiony. A chyba utrzymuję się jakby w miejscu. O, co się dzieje? Hej, co ja mam zrobić, no? Halo! Może muszę coś rozwalić? What? A, okej. Więc nie mogę z tą bronią, nie? Rozwalamy kolejne. No pięknie. Ale mało ammo mam z tego. A to jest jedyna normalna broń. Oh fuck. Kto tu taką broń wymyślił? To jakoś z opóźnieniem super działa. Jeszcze mam super mało życia, niestety. To już w ogóle. A gdybym tak zrobił o coś takiego? Hej. Patrzcie na to. Ups. Plan był inny. Od razu niszczymy. Tak jest. Czy ja to przeżyję? Chyba tak. Główny bohater nie mógłby tutaj umrzeć. O nie, znaleźli mnie, fuck. No to słabo. Hech. No to wpadłem. A mogliby mnie po prostu zabić tutaj. I byłoby dla nich po sprawie. A tak mnie nie zabiją pewnie. Jawol. O, rany. Pięknie. What? Co się dzieje? No ja zamordowałem wielu tutaj nazistów, więc... Będą chcieli mi powieścić. Hech. O. Zobaczymy, gdzie jesteśmy. O. Okej. Ten koleś nas uratuje, może? To dopiero agent z niego. Anyway, listen, your trial's coming up in a couple of weeks, and after that,
they're gonna execute you, and that whole charade is gonna be televised to every living room on the planet. Okay. So instead of that bullshit going down, we're gonna break you the fuck out of here right now. It's kind of a risky plan, but the security they have around you is... Tak, ten pokój nie jest na podsłuchu przypadkiem, że tak mówisz to do mnie? The hoops I had to jump through to get you, and I'm your fucking lawyer. That pissed me off. Hey, what I'm gonna do is I'm gonna make like you attacked me, and when the guard pig comes in looking for your ass, I'm gonna sneak up behind him, and I'm gonna shove this little number right into the base of his skull. I'm gonna grab his keys and his gun, and I'm gonna roll you right on out to the elevator. Popping Nazis wherever they show up, straight down the garage where Buddy and Tanya and everyone else has the getaway car. To jest takie durne, ten pokój nie jest na podsłuchu, na pewno. Let's get this freak show on the road. Dobrze. Fuck. That hurts so bad. You don't even know. No nie. Fucking gag off you. All right. Co za wariat? We got tanks outside, man. We got some tricks up our sleeve, though. We make it that far. We make it. The hard part is getting down to the garage. Hey! Help! Help! Open the door! He fucking attacked me, man! He broke my nose, and then he got out through that door right there! Look at Terror Billy! He's on the loose! Stay back! What? Nie widzi mnie. Co za aktor? O co chodzi? Ło! Okej. Okay. Co nieprzyjemnie. Jezu. Czuję się w jakimś teatrze po prostu. O co chodzi? No i po kolesiu. He was dead as soon as he walked into the building. To fajnie. Frank, kleiner Liebling, ich bin dein und du bist mein. No, kto mnie teraz uratuje przed tą wiedźmą? Open your mouth. What? O co chodzi? What? No to przyjemnie. Pięknie smakuje. Pięknie smakuje. Co ja mam ci odpowiedzieć? Oh my god. Zaraz mi strzeli. What? On your friends in the garage. You're so good boy. They're gonna go down there now and join in on the fun. Anya. My family. Chcą mnie wydostać tamci? Or more. What? I feel myself slipping away. Got me praying for the end. Theft and destruction of public and private property, aiding the enemy, torture, terrorism, including nuclear, both domestic. No to jesteśmy w sądzie. Ciekawe, na co mnie skażą? Pewnie na miesiąc pozbawienia wolności. Tak bym stawiał. It is rare, even for a man of my job description, to come face to face with true evil, and it pains me. That the maximum sentence that I can bestow upon you is something as trivial as death. Death. Jakie to jest trywialne. No nie. Skazuję cię na 10-krotną śmierć. 10 razy cię zabijemy.
Wow! Wow! What? I co? I walczymy? What? O co chodzi w ogóle? Gdzie jesteś, sędzio głupi? Ha, i co teraz? Jakie to nie ma sensu w ogóle? What? Nie, ja zaraz zginę! Nie, on strzelił przez jakieś barierki głupie! To nie ma sensu, nie, to jest ściana po prostu. Ja nie mogę. Czy oni się tutaj skończą? Ilu ja już tutaj zabiłem? Dobra, zasejwowało się, nice. Nie, nie żyje! Fuck! Nie! Żal. Co to? What? Nice! Dobry save! Polecam. O, fuck, z czego ja korzystam tutaj? Nice! Dobra broń! Okej. Nie, fuck, psy, gdzie one są? Gubię psy! Siema! Okej. Jeszcze coś? Jeszcze ktoś? Fuck, jeszcze z tyłu są, serio. Nie mogę, ilu ich jest? Dawać mi armory, no, come on, armory, armory! Dobrze. Jezu, ja się boję. Może tutaj? Siema. Dobrze. Jezu, to jest koniec gry chyba, nie? Co to ma być? Ilu ich jest? To jest niemożliwe po prostu. O co chodzi, nie? Nie, fuck! Nie, oni się w nieskończoność respią po prostu, nie ma co nawet. Nice, dobra, dobra, dobre ustawienie broni tutaj było. Wow, ej, halo. Ups, nie ma ammo, nie ma ammo, nice, dobrze wiedzieć. Nie! O, chyba już. Nice! Udało się! Pięknie. Nice! Wygrałem życie! Jak ja żyję! Jak jeszcze żyję? A to kto to? Mama! Mama! What? Czy ona w ogóle się postarzała? Ona się nie postarzała, to jest jakieś wyimaginowane. To jest niemożliwe. Billy. Life is full of unexpected things. To ja jestem Billy. Tak mnie nazywała moja mama. Chociaż tak naprawdę nazywam się William. Może to takie zdrobnienie? Nie wiem. Survivors, you and I.
Nie, ale z tą matką to jest niemożliwe po prostu, no. To nie może być ona. Hehehe. He. To był tylko sen. Pięknie. Pięknie. No niestety. Okej. Okay. Życie nie jest takie piękne, nie? A może to też jest sen? Może to też jest sen i się obudzimy? Chyba, że jakoś mnie uratują. Jak to się może skończyć? Jezu, ile tutaj ludzi jest. Jak wyjść z czegoś takiego? Może teraz się wydostanę i zabiję wszystkich na tym placu. Oni mnie spychają do wody chyba, żebym się utopił. Czy co? Czy co oni mi robią? Głowę mi obetną? What? What? O nie! What? I co? I że to niby koniec taki? What? Okej. Tego się absolutnie nie spodziewałem. Pytanie, co teraz? Czy to koniec tej wielkiej legendy? What? What? Here the Kindlech, we have less than 7 seconds. Okay. Ready? Steady, march for button. Grab it! No jasne. No jasne. Transplantacja głowy, tak? O Jezu. Zaraz. Mace, akurat miałem ważny telefon, powiedzmy. Więc nie zauważyłem, co się stało. A nie chciałem tego pomijać dla was. Ale chyba go uratowali, rozumiem. Nie, mają go jakieś kapsule. Jezu, to jest taki mindfuck! O co chodzi? Jezu, co się dzieje, nie? Some time ago, Caroline obtained this latest generation biologically engineered super soldier body from a Nazi scientific lab.
very, very impressive specimen. Anila, please show this to him. Look, William, Seth is gonna attach this to build a connection between your head and your new body. Nice. To ma sens. Tak to będzie w przyszłości. Wyobraźcie sobie. None of them is working, but I have enough material to fix one contraption. You should decide which one you want. You can choose. Blink once for this one, blink twice for the one in the middle, blink three times for that over there. A co to mi da w ogóle? Ja nie wiem, co one mi dają. Powiedzmy, że armor. Ups. Ups. Mogłem to... Dało się tam przeczytać, a ja... Dobra. To jest głupie. To jest głupie. Najbardziej mi się podobało. Jezu, jakie ciało mam teraz. Tak jest. O co chodzi? Jaki mindfuck? No jasne. What? Teraz dopiero będzie. Teraz dopiero będzie walka, wojna. Nice. Jeśli umrzesz, to cię zamorduję. Dobre ciało. O co chodzi? Jak biega teraz? Some weird tingling sensation, not to worry, it's normal. But let me know if anything else happens, for example, your head trying to reject your new body, something like this. It's hot! Max! Max! Hot! No uważaj, żebyś mi tam kurna głowy nie urwał. Jezu, jaką on ma wielką głowę, o co chodzi? Jaki wielkolud. Okay. The contraption you wanted. Put it on. See what you could do with it. Now, Mr. Blaskovich, you see this opening here? Too small to fit a large man like you, right? Wrong. The constrictor harness will compress your torso so that you can fit into the narrowest spaces, but you have to be careful. When you use it, you won't be able to breathe. Ma, okay. Więc teraz mogę przechodzić przez takie szczeliny. No chcę, ale nie mogę, nie? No jasne. Co się dzieje? To nie ma sensu. Omg. Dobra, chyba zakończę tutaj ten odcinek. Bo to już za dużo... rzeczy się działo w tym odcinku. W każdym razie mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie lajka, suba i dzwonka, bo kolejne fajne odcinki, codziennie wychodzące odcinki. Ja się z wami żegnam, więc na razie.